Cześć, bardzo się cieszę, że mogę tutaj się z Wami spotkać na kolejnym, piątym już zjeździe austriackim. Myślę, że dla każdego z nas to jest właśnie przede wszystkim ogromna i wspaniała okazja do tego, żeby się utwierdzić w tym, że wcale nie jest tak źle. I my jako Austriacy, my jako wolnościowcy, wcale nie jesteśmy takimi osamotnionymi, skazanymi na porażkę i zarówno intelektualną, jak i organizacyjną samotność wyspami, które muszą gdzieś bez tego wsparcia zarówno teoretycznego, jak i intelektualnego się poruszać. Ale jest też druga okazja i bardzo dobrze się składa, że akurat w takiej dacie się spotykamy tutaj, która dla każdego z nas powinna być takim wspomnieniem tego, co dla każdego Austriaka, każdego wolnościowca jest może nie najważniejsze, ale przynajmniej w pierwszej trójce. I jestem bardzo ciekaw, czy ktoś z Was wie, o jaką rocznicę akurat z dnia wczorajszego mi chodzi. Oczywiście nie o Wałęsę, a o Misesa chodzi. 136. rocznica urodzin najwybitniejszego ekonomisty XX wieku, jednego z najwybitniejszych umysłów w ogóle w całej historii nauk społecznych i niewątpliwie największego autorytetu i patrona wszystkich tych z nas, którzy ten szczególny nurt teoretyczny gdzieś nie tylko uznali za bliski prawdzie i inspirujący, ale przede wszystkim właśnie warty tego, żeby na przykład takie sobotnie popołudnie poświęcić na to, żeby się nim zajmować. I wczoraj mieliśmy taką dyskusję w tym naszym stowarzyszeniu. Jak tego Misesa przypomnieć? No wiadomo, że niestety do mediów wielkich dostępu nie mamy. Skończyło się oczywiście na takim śmiesznym memie z jakimś cytatem. I zaczęliśmy szukać, co dobrze odda ten charakter, tą wyjątkowość podejścia austriackiego i równocześnie będzie w jakiś sposób powiązane z tym no, najważniejszym chyba na tej austriackiej mapie wydarzeń spotkaniem, w którym mamy okazję dzisiaj uczestniczyć. I doszliśmy do wniosku, że jest jeden taki fragment ludzkiego działania, który bardzo dobrze oddaje te rzeczy dla nas najistotniejsze. Pozwolę sobie od niego zacząć. Jeśli ktoś walczy o wolny rynek i o wolną konkurencję, nie staje w obronie tych, którzy są już bogaci, lecz zabiega o swobodę działania dla anonimowych ludzi, którzy niebawem zostaną przedsiębiorcami, a ich pomysłowość sprawi, że życie przyszłych pokoleń stanie się lżejsze. I myślę, że wszyscy możemy się zgodzić, że ten cytat z Misesa jest chyba największym niedopowiedzeniem w całej historii badań nad przedsiębiorczością. Bo przecież nie chodzi tylko o to, że nasze życie staje się lżejsze. Staje się też dostatniejsze, szczęśliwsze, pełniejsze. Staje się chociażby mądrzejsze. Bo przecież dzięki tej ogromnej, bezprecedensowej akumulacji kapitału i zaspokojeniu naszych potrzeb mamy przecież lepiej odżywione, lepiej stymulujące mózgi, które pracują, to tak zwany efekt Flynna, na obrotach dużo wyższych niż kiedykolwiek wcześniej. Co więcej, nasze życie dzięki tej przedsiębiorczości stało się także bardziej moralne, bo efekt Flynna aplikuje również do naszego takiego podejścia do drugiego człowieka, tej empatii, zdolności współodczuwania, która sprawia, że w miarę tego, jak nie tylko bogacimy się i stajemy się mądrzejsi, stajemy się również bardziej wyczuleni na sytuację, krzywdę, cele, wartości drugiego człowieka. I myślę, że tą prostą konkluzją, na której moglibyśmy właściwie zakończyć to wystąpienie, jest rzecz, którą my jako Austriacy szczególnie powinniśmy na każdym kroku przypominać i na każdym kroku dobitnie podkreślać, że to właśnie dzięki tym zwykłym anonimowym ludziom, tym działającym przedsiębiorcom, żyjemy obecnie w prawdziwej złotej erze, najwyższym punkcie w całej historii ludzkiego rozwoju, który nie ma sobie równych w całej naszej dotychczasowej historii. I myślę, że na tym moglibyśmy zakończyć. Ale pozostawilibyśmy bez odpowiedzi jedno z ważnych pytań. No skoro jest tak dobrze, to czemu jest tak źle? I jeśli jest tak dobrze, to czemu ta sala nie pęka w szwach? Czemu politycy nie posiłkują się tym dorobkiem teoretycznym, a szkoła austriacka nie jest dominującym podejściem na takich katedrach, jak chociażby te na Uniwersytecie Ekonomicznym. I myślę, że po odpowiedź warto sięgnąć do naszych kieszeni i zajrzeć na swojego smartfona. Ci, którzy mają ten telefon przy sobie, naprawdę polecam wejść i wyświetlić obecnie ulubiony i chyba taki najbardziej ceniony przez wszystkich tutaj portal informacyjny TVN24 i rzucić okiem na nagłówki. Sytuacja skrajnie poważna.
do tamtej Hiszpanii nie ma już powrotu. Rakiety zniknęły z fabryki Niepokój na Półwyspie Koreańskim. Rosyjski żołnierz zabił kolegów i uciekł. Krwawy finał pościgu. Rzepecki po rekomendacji o wydaleniu. Jestem zszokowany. Prawo i Sprawiedliwość oczywiście, kolejny zamach na jakąś wolność. Zjedźmy kawałek dalej. Beata Szydło wierzy w światowy spisek firm farmaceutycznych. I myślę, że moglibyśmy kontynuować odczytywanie tego typu wiadomości i bardzo szybko uzyskać odpowiedź na pytanie, dlaczego, pomimo tego, że jest tak dobrze, większość z nas niestety, zarówno w naszym codziennym działaniu, jak i w tych naszych codziennych teoretycznych zmaganiach, pozostaje mimo wszystko pesymistami. I ten wykład, referat właściwie, bo do wykładu absolutnie nie pretenduję, będzie poświęcony takiemu nowemu podejściu, nowemu prądowi, nowemu postulatowi, który myślę, że byłoby bardzo warto włączyć do tych naszych zarówno poszukiwań teoretycznych, jak i przede wszystkim codziennej praktyki organizacyjnej. Postulat nowego optymizmu. I myślę, że ci z Państwa, którzy zapoznali się z różnych pobudek z twórczością takiego dość znanego intelektualisty, któremu zawdzięczamy między innymi pojęcie memu, natychmiast dostrzegą tutaj podobieństwo, takie zadziorne, prowokacyjne podobieństwo do nowego ateizmu, który zaproponował Richard Dawkins i jego koledzy. Różnica między nowym ateizmem a nowym optymizmem polega jednak na tym, że podczas gdy tamten skupia się raczej właśnie na tych złych, negatywnych, czarnych kartach naszej historii, nowy optymizm uparcie skupia się na tym, by pokazać w tej naszej fenomenalnej historii to, co najbardziej wartościowe, to, co najlepsze i to, co faktycznie sprawia, że to nasze życie jest nie tylko dostatnie, ale właśnie przede wszystkim bardziej moralne. Dwóch reprezentantów tego nowego nurtu i dwie niezwykle ważne książki. Pierwszy z nich, Matt Ridley i jego książka Racjonalny optymista, dostarcza doskonałej odpowiedzi właśnie na to pytanie, dlaczego każdego dnia musimy się mierzyć z tym przytłaczającym, przecież przytłaczającym, niemal obezwładniającym zalewem złych wiadomości, czarnych wizji, no i takich naprawdę kasandrycznych przepowiedni. I wynika to właściwie z samej definicji newsu medialnego, obecnie fake newsu, bo przecież to właśnie ten sam fakt, że przemoc, brutalność, głód, cierpienie są tak rzadkie, sprawia, że dla mediów są interesujące i uzyskują status fascynującego newsu. A to dobro, koordynacja i ta zdolność przedsiębiorczego odkrycia coraz skuteczniejszych sposobów zaspokojenia naszych potrzeb jest tak powszechna, tak zwyczajna. I niezależnie od szerokości geograficznej czy zasobności portfela, jest tak powszechna, że przecież na nikim nie zdobiłaby wrażenia. Jak zauważył jeden z reprezentantów tego nurtu, przecież przez ostatnie 10 lat każdego dnia głównym nagłówkiem w tym TVN-ie mógłby być nagłówek, że wczorajszego dnia ponad 100 tysięcy ludzi wydobyło się ze skrajnego ubóstwa. Fenomenalne wiadomości. Każdego dnia moglibyśmy umieścić ten nagłówek. No ale chodzi właśnie o to, że dobre wiadomości to coś tak zwyczajnego, tak trywialnego, że na nikim nie zdobią już wrażenia. Lepiej jest napisać o tym, że Beata Szydło wierzy w spisek korporacji farmaceutycznych, bo wtedy nie tylko będziemy mieli kliknięcia, ale także przy piwie, przy kawie, w naszych codziennych dyskusjach będziemy przecież mogli porozmawiać o tym jakże ciekawym i mającym doniosły wpływ na nasze życie fakcie, że zaraz dowiemy się pewnie, że chodzi jeszcze o jakieś chemtriale albo inne przedziwne rzeczy. I jest to niestety jedna z najczęstszych postaw. Postawa, która zalęgła się także w naszym środowisku. Źródeł tej postawy można szukać u jednego z reprezentantów tego nurtu nowego optymizmu i autora innej, niezwykle ważnej, moim zdaniem najważniejszej książki opublikowanej w 2016 roku u Johanna Norberga, który tak mówi o swojej intelektualnej podróży, która odwiodła go od tego pesymizmu i przywiodła właśnie do takiego upartego podkreślania tego, że naprawdę żyjemy w najlepszych czasach. Norberg mówi, że kiedyś też był pesymistą. Patrzył w przeszłość, tęsknił do tej wspaniałej, złotej epoki gdzieś kiedyś i wzdychał. On jest Szwedem, więc być może miał do czego tak z punktu widzenia obecnego. No ale wzdychał do niej bardzo mocno. A potem zaczął analizować dane historyczne. Bardzo szybko doszedł do wniosku, że w tych
minionych, złotych czasach jest spora szansa, że jego po prostu by nie było. Zwyczajnie długość życia była zbyt krótka, śmiertelność zbyt wysoka, a dostęp do dokonań współczesnej medycyny zbyt ograniczony lub zbyt drogi, by mogło to pozwolić takiemu przeciętnemu wielkomiejskiemu, jak sam się określa, Szwedowi na dotrwanie do jakże imponującego wieku 40 kilku lat. Norberg podjął to wyzwanie i zaczął analizować 10 wskaźników, obiektywnych wskaźników, które pozwalają nam w jakiś sposób zmierzyć to, o czym mówili moi przedmówcy, zmierzyć i ocenić skalę postępu, który dokonał się w życiu każdego z nas. I to są naprawdę proste, trywialne rzeczy. Nic dziwnego, że nie trafiają na nagłówki. Pierwsza rzecz. Jedzenie, higiena, długość życia, bieda, przemoc, stan środowiska naturalnego, także ważna rzecz, często ignorowana w naszym środowisku. Piśmienność, wolność, równość i wreszcie na końcu, ale absolutnie nie najmniej ważna, stan, bezpieczeństwo i zdolność zapewnienia takiego szczęśliwego bytu dla naszych dzieci. Te 10 wskaźników nowi optymiści próbują w jakiś sposób porównywać w swoich pracach i pokazywać, że to nie dzięki działaniu państw, a właśnie dzięki wysiłkowi tych anonimowych, działających przedsiębiorców w każdym z tych obszarów obserwujemy bezprecedensowy wzrost. I weźmy na przykład jedzenie. Wiem, że już wszyscy marzą tylko o biedzie, więc pozwolę sobie się odrobinę poznęcać. Wyobraźmy sobie Ludwika XIV. Król Słońce. Każdego wieczora samemu wybierał spośród 40 potraw. 40 potraw wjeżdża tutaj na srebrnych, złotych zastawach. Każdą z nich, każdego wieczora przygotowuje niemal 500 służących, bodajże 498 służących na jego pstryknięcie. Każdego wieczora. I myślę, że relatywnie każdy z nas jest biedniejszy niż ten Król Słońca. Przecież nie mamy tych niewolników służących, nie mamy pałacu, nie mamy potężnej karocy. Ale jednak, jeśli ponownie sięgniemy po naszego smartfona, to bardzo szybko okaże się, że także na pstryknięcie palców i do swojej dyspozycji mamy nie 498, a setki, tysięcy ludzi, którzy nie służą nam dlatego, że zostali do tego przymuszeni, a dlatego, że w zaspokojeniu naszych potrzeb upatrują przecież poprawy swojego, a nie naszego stanu życia, produktywnie zaspokajając nasze potrzeby. Niesamowita różnica. Kolejny doniosły przykład tego, w jaki sposób przedsiębiorcza działalność z pozoru zupełnie nieistotna odmieniła całkowicie nasze życie, to przykład Malcolma McLeana. Ci z Państwa, którzy kojarzą pracę doktora Stephena Davisa, z pewnością słyszeli o tym, jaki jest najważniejszy wynalazek w historii ludzkości. Czy ktoś wie? Mogę podać datę. Po raz pierwszy pojawił się 26 kwietnia 1956 roku. Dokładnie. Chodzi o kontener, który, właściwie statek kontenerowy, który doprowadził do tego, że cały ten lean management, o którym mówił Mateusz, cała ta możliwość optymalizacji, obniżenia kosztów produkcji jest w ogóle możliwa. Bez prostej obserwacji, że największą stratę i największe koszta ponosimy przy przeładunku towarów z pociągu na statek transportowy i ponownie do pociąg, samochód, inną formę transportu, nie byłaby w ogóle możliwa. Nie byłby możliwy w ogóle ten fenomenalny rozwój bogactwa, akumulacji kapitału i skok poziomu życia, który obserwujemy właśnie od tego momentu, gdzie pojawiły się statki kontenerowe. Myślę, że nikt z nas nie sądził, że tak trywialna rzecz może się okazać tym najważniejszym, przynajmniej według doktora Davisa, wynalazkiem w najnowszej historii ludzkości. Drugi przykład fenomenalnego wpływu, jaki indywidualny działający przedsiębiorca włożył w jeden z tych obszarów wskazanych przez nowych optymistów, to higiena. I myślę, że to nazwisko Państwo znają. Jon Snow. Wiemy, że nic nie wie. I wiemy, że ma wspaniały dorobek, walka tam mieczem z waleriańskiej stali, z tymi mroźnymi wędrowcami, obecnie uwodzenie swojej ciotki. Oczywiście nie o tego Jona Snowa chodzi, bo jego dorobek, nawet jeżeli założymy już trochę optymistycznie, że pokona wreszcie, no bo tak wymaga przecież fabuła gry o tą mroczną armię nadchodzącą na Westeros z północy, blednie w porównaniu z dorobkiem Jona Snowa, który w XIX wieku w Anglii stał się
ojcem współczesnej epidemiologii i anestezjologii. Jest to doskonały przykład przedsiębiorcy, tego publicznego przedsiębiorcy, który nie działał z motywacji zysku wyrażonego w pieniądzu, a w subiektywnej potrzeby poprawienia stanu bytu swoich bliźnich i mieszkańców Londynu. Obserwacja, ta czujność przedsiębiorcza, na którą szczególnie wyczulony był ten wybitny lekarz, dotyczyła epidemii cholery. Przerażająca choroba, która gdyby nie jego wkład w rozwój medycyny, prawdopodobnie przetrzebiłaby połowę, w niektórych przynajmniej regionach, połowę z nas obecnych na tej sali, sprawiając, że większość z nas nie przetrwałaby dzieciństwa. John Snow dostrzegł, że z obowiązującą wtedy rozpowszechnioną teorią przenoszenia tej choroby jest coś nie tak, że być może ten pomysł, że to jakaś miazma i takie złe opary przenoszą tą chorobę, być może nie jest do końca adekwatny. Skupił się na wyodrębnieniu ognisk zapalnych w ówczesnym Soho w Londynie, nałożył je na mapę i doszedł do wniosku, że wszystkie były skupione wokół jednego konkretnego miejsca, jednego konkretnego ujęcia wody. Zmieniając zupełnie filozofię myślenia nie tylko o sposobie rozprzestrzeniania się tej jednej z najgroźniejszych chorób w historii, ale w ogóle o epidemiologii i podejściu właśnie do budowy infrastruktury, w tym wypadku publicznej, publicznej infrastruktury sanitarnej. Na pamiątkę tego wydarzenia do dzisiaj organizowane są w Londynie wykłady, podczas których zwraca się właśnie uwagę na to, by osoby zajmujące się profesją medyczną, infrastrukturą, były szczególnie wyczulone, w taki przedsiębiorczy sposób wyczulone na możliwości zmienienia czy lepszego skoordynowania wysiłków zmierzających do redukcji tych zagrożeń. Więc pojawia się naturalne pytanie, co w takim razie dla nas, i z tym pytaniem zostawię Państwa do obiadu. I myślę, że możemy wyciągnąć tutaj trzy generalne wnioski, które warto zabrać ze sobą do domu i których życzyłbym Państwu w Państwa codziennej pracy. Pierwszy to właśnie ta indywidualna, anonimowa przedsiębiorczość sprawia, że żyjemy w tej złotej erze. To nie są wielcy herosi, postaci znane z pierwszych stron gazet. To nie jest Elon Musk, to nie jest Steve Jobs. To przede wszystkim ci anonimowi, nieznani przedsiębiorcy przyczyniają się do tego, że ta stopa życia stale i coraz szybciej poprawia się, sprawiając, że żyjemy nie tylko, tak jak mówiłem na początku, dostatniej, ale także mądrzej i bardziej moralnie. Druga rzecz to kwestia prezentacji dokonań, naszych dokonań teoretycznych, bo o ile abstrakcyjna teoria nie trafi do każdego, o tyle już obietnica dostatniego, bogatego życia trafi praktycznie do każdego człowieka i pod każdą szerokością geograficzną. A potem, jak już złapie ten haczyk, możemy iść dalej i tłumaczyć mu dlaczego i w jaki sposób ten doskonały, wielki, bezprecedensowy skok w jakości życia może stać się jego udziałem. I wreszcie ostatnia rzecz, wracając do początku tego krótkiego wystąpienia i chyba najważniejsza lekcja, w której absolutnie nie będę oryginalny, to powrót do pewnej dewizy, pewnego motta, które mogłoby się moim zdaniem i powinno stać się dewizą wszystkich nowych optymistów. Jest to dewiza, która towarzyszyła temu wyjątkowemu człowiekowi, który wczoraj świętowałby te 136. rocznicę swoich urodzin. Cytat z Eneidy. Nie poddawaj się złu, lecz dzielnie się z nim zmagaj. Myślę, że tą dewizę każdy z nas powinien zabrać ze sobą z tego spotkania, nawet wtedy, kiedy to zmaganie ze złem nie przybiera rozmiarów takiej heroicznej walki z państwem, o jakiej często pisał Rothbard, czy o jakiej romantycznie każdy z nas lubi sobie chyba fantazjować. Ale także szczególnie wtedy, kiedy przybiera ona tą czasem bardzo ciężką, wymagającą od nas pewnej bezkompromisowości gotowość do stawienia czoła temu kłamliwemu, nieprawdziwemu i jakże powszechnemu przeświadczeniu o tym, że żyjemy w złych, okrutnych, tragicznych czasach. Także dzisiaj życzę wszystkim Państwu dzielności w zmaganiu z tym zalewem pesymizmu i oczywiście smacznego przy nadchodzącym obiedzie. Bardzo dziękuję.